mną jest Sylwia Lipka, którą na pewno kojarzycie z Disney Channel. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Sylwia, powiedz mi proszę, na co ty zwracasz uwagę rano, gdy stajesz i chcesz się ubrać na przykład do pracy? No, ogólnie ja pracuję tak, ja jeszcze studiuję w ogóle, to jest, więc jestem młoda, więc przede wszystkim ważne jest dla mnie to, żeby było mi wygodnie. Co jest dziwne, mi wygodniej o wiele jest w sukienkach niż w spodniach. Bo spodnie są jakieś tam takie dla mnie obcisłe, nie mogę w nich zrobić jakiegoś wymachu nogą. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który ma bardzo, bardzo dużo energii i który bardzo dużo się rusza, więc przede wszystkim musi mi być bardzo wygodnie. Super, czyli rozumiem, że w butiku polskich projektantów czujesz się jak ryba w wodzie, bo tutaj sukienek, sukni jest po prostu mnóstwo. Tak, i przede wszystkim są takie błyszczące i co ja bardzo, bardzo lubię. Ja lubię się świecić. Lubię, kiedy mnie widać. I bardzo dobrze, myślę, że każda kobieta powinna pójść za przykładem Sylwii, bo najważniejsze, żeby było nas widać. Dzisiaj jesteśmy ubrane tak, że na pewno nikt nas nie przeoczy, ale dzisiaj świecą polscy projektanci, bo to są ich trzecie urodziny. Jak ty wspominasz współpracę z tym butikiem? Ogólnie to nigdy wcześniej nie słyszałam o tym butiku. Czyli to jest twój pierwszy raz? Tak, to jest mój pierwszy raz, kiedy tutaj jestem i bardzo mi się spodobało. To jest moje pierwsze wrażenie, ale widzę tutaj mnóstwo kreacji i na pewno tutaj jeszcze wrócę. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mnie tu zaproszono. Sylwia, jeżeli chodzi o twoją karierę zawodową i plany na najbliższą przyszłość, czy możesz nam coś zdradzić? Niedawno wydałam swoją debiutancką płytę i teraz, jeśli chodzi o moją przyszłość najbliższą, planuję kolejne koncerty mojej trasy koncertowej, bo od niedawna w niej jestem, tkwię, jeżdżę na różne koncerty, co tydzień jestem w innym mieście. Mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Tego ci życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.